13 została zmieniona ewidencja gruntów, no nie wiem jak się chowało nazywa, w każdym razie wiele gruntów, które miały przekwalifikowane, wiele po prostu nieruchomości czy gruntów, które miały status gruntów rolnych, zostało przekwalifikowane na grunty budowlane. Była to decyzja chyba rządowa, wykonywało to starostwo, natomiast skorzystały gminy, nasza gmina także. Ja tutaj dostałem po prostu, no, pewien człowiek zwrócił się do mnie, pokazał mi takie pismo, decyzję o tej zmianie i troszeczkę przyznam się, że jestem szokowany. Już samo to, że wcześniej płacił 200 zł tego podatku, łącznie w tej chwili będzie płacił 1200, więc to tylko w naszym kraju jest możliwe, żeby z roku na rok podatek wzrósł, nie wiem, 600% czy 700%. Natomiast no nie podoba mi się forma tej decyzji, dlatego że w decyzji podpisanej tutaj przez panią skarbnik pisze się tak, że decyzja numer ta i ta z dnia tego i tego, pierwszego, konkretnie 1 lutego 2013 roku ustalająca wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego zostaje uchylona. Ustalam nową kwotę podatku na rok 2013 w wysokości takiej i takiej. Tak nie można pisać, proszę Państwa, zostaje uchylona. Trzeba napisać na jakiej podstawie, na podstawie jakiej decyzji. I proszę się nie tłumaczyć, że tą decyzję wydało starostwo, czy tam rząd, czy ktokolwiek, dlatego że my z tego korzystamy i to w sposób nieprawdopodobny. Proszę ludziom, że tak powiem, uniemożliwić jakieś odwołanie, czy cokolwiek, czy zapytanie. No nie wiem, w ten sposób prosiłbym, żeby nie pisać tego typu decyzji, tylko podawać tą prawną, że tak powiem, podstawę. I prosiłbym, żeby na następnej sesji w ogóle radnym przedstawiono, na jakiej zasadzie to się wszystko odbyło. U nas ludzie pytają, chcemy po prostu być poinformowani, żeby móc tym ludziom odpowiadać na te pytania. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś ma jeszcze jakieś? Proszę bardzo, pani posłowa. Ja chciałam prosić o informację, z której by wynikało, co zostało zrobione w ostatnich miesiącach w kierunku wymiany folii pokrywającej dach na budynku głównym zespołu szkół miejskich numer 2. Ostatnie pismo, które do mnie dotarło, to było z datą czerwcową i wiem, że była prowadzona jakaś korespondencja z wykonawcą. Gwarancja kończy się we wrześniu 2014 roku, dlatego pytam, mamy już bardzo mało czasu. I druga sprawa, to także proszę o informację, jak na dzień dzisiejszy jest zakończona sprawa naprawy dachu na hali sportowej w Zespole Szkół Miejskich numer 2. Co zostało zrobione, jaki jest efekt prac, ile kosztowała cała naprawa i po prostu na co została reszta środków przeznaczona. Bo w budżecie już nawet przez parę pieniążków na proszę bardzo, czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Nie wprowadzi się zmian, bo to plan pracy rady prowadzicie ten punkt dodatkowy, ale już dzisiaj mówię na ten temat. W ostatniej sesji budżetowej rozmawialiśmy na temat ZEPS-u i na temat podwyżki cen ciepła. Mówiliśmy o tym, że nie będzie. Dowiadujemy się dzisiaj, że jednak będzie 6-7% podwyżka ZEPS-u. Uważam w ten sposób, że należy do wszystkich radnych zrobić sesję nadzwyczajną na ten temat dotyczące ZEC-u i naprawdę zastanowić się nad budową drogi miałowej. Bo jeśli przypuszczanie wyliczenia, jak wychodzi, że dzisiaj gigadziul z podatkiem VAT będzie kosztował około 100 zł, to w tym momencie myślę, że krótkie są nadzieje dla ZEC-u, w tym momencie dla tego zakładu, który naprawdę będziemy musieli zamknąć. Albo się zbudujemy tą kotłownię i obniżymy o 50%, bo takie są ceny, na przykład robienie 53 zł gigadziul kosztuje na miałowej, a u nas będzie kosztował 100 zł. To nie łudźmy się tym, że budujemy jakąś drogę, czy robimy plac i po czym ludzie mają chodzić, bo to jest 80% kosztów czynszowych dzisiejszych mieszkańców Polny i innych mieszkańców też. Jeśli my tego nie zrobimy, to ktoś dla nas to zrobi.
bo jeśli spółdzielnia mieszkaniowa zacznie się wyłączać w pewnym momencie z ZES-u, to temat się sam zamknie. Tylko szkoda mi tych ludzi, szkoda tej całej roboty, bo my się planujemy, nie tym to trzeba. Będzie rzeczy, bardziej nam zależy na tym, żeby ludzie mniejszy czynsz płacili, niż ten, czy po czym będziemy mówić chodzić, bo ktoś grodzi się sprawy. Uważam, że powinna być zwołana sesja nadzwyczajna w miesiącu styczniu, która by ten temat omówiła i podjęła, i czy rada podjęła konkretne decyzje. Nie na tej zasadzie, że ktoś nam nie pozwoli, czy pozwoli. My chcemy po prostu ludziom pomóc w tym momencie, bo rewitalizacja czy inne rzeczy to nie pomagają w czynszu bieżącym. I to jest tylko pięknie, jak to wygląda, ale w gruncie rzeczy, jak się przeliczy to do czynszu, do rent, które emerytów, które posiadają ludzie w Kieszowie, a jeśli ktoś zarabia, to 80% idzie na czynsz. Myślę, to jest bardzo ważny temat, który musi być mówiony. Nie mówimy dzisiaj, bo to jest już dzisiaj w budżecie, budżetu nie oczekujemy, ale tu już dzisiaj sugeruję, że na pewno w planie pracy na styczniu powinno być takie spotkanie, a jeśli nie, to sesja nadzwyczajna i ten temat naprawdę się trzeba zająć, bo znowu obudzimy się rynku rynku. Proszę bardzo, panie przewodniczący, zaciąłem z głowy. Czy jedno pytanie przyznaję, że ważne. Proszę o informację, jaka jest w tej chwili sytuacja z rynkiem, z małym rynkiem, ze starym rynkiem. Kiedy są planowane przenosiny, czy w ogóle są planowane, czy były rozmowy prowadzone z kupcami i czy zostały podjęte prace nad zmianą regulaminu dotyczące tego małego rynku, bo naprawdę zwracam uwagę, że jeżeli będą przenosiny, to według tego regulaminu, który żeśmy uchwalili, to będą duże kłopoty i problemy, ponieważ tam nie ma po prostu określonych jakichś jednoznacznych zasad na właśnie w jaki sposób ma się to odbywać. I po prostu ludzie będą walczyć o określone miejsca i trzeba po prostu to sprecyzować, bo inaczej to no, będzie, nawiasem mówiąc, spory bałagan i głowę. Proszę bardzo, doktor. Ja chciałem przy tym, panie burmistrzu, szanowni państwo, na temat tej podwyżki tych energii ciepłej. Dla mnie zaskakujące bardzo, a dlaczego? Na dzień 30 września 2013 roku w spółdzielni mieszkaniowej z tytułu zadłużenia czynszu jest 1 300 000 złotych, to rośnie. Proszę państwa, to będzie niedbawna tragedia. Jeżeli wzięliśmy się za termomodernizację. Wszystkie bloki faktycznie zadłużyły się, spłacają, a tu się funduje, serwuje podwyżkę na ten. To już jest chyba przesada. Pan mówi o sesji nadzwyczajnej. Dzisiaj panie radny podejmiemy uchwałę wyczynową. To gdzie pan daje pieniądze? Jakie podwyżki następne? Gdzie jest to? Problem jest poważny i poważniej się trzeba zastanowić. Mówię, że niedawno było 1 300 000 zadłużenia z tytułu czynszu. To jest sygnał niepokojący sami spółdzielni i całe serce. To jest tragedia. Czy ktoś jeszcze ma jakieś sprawy? Ja chciałem jeszcze wolnić w interpelacjach. No to proszę. I tak jak mówiłem na początku przy tym wyjaśnieniu, ja nie proszę panie burmistrzu, ja błagam w imieniu swoim i mieszkańców swojego miasta. Co trzecia, to czwarta lampa się świeci. Nie żyjmy w ciemnokrozie, bardzo proszę. Na osiedlach, czy na Polnej, czy na Kłopówce, czy gdziekolwiek inne, to jest tragedia. Błagam pana, żeby pan wziął sobie do serca to, że ludzie potrzebują jednak promyczka jakiegoś. Mam, proszę pana, do pana burmistrza się zwracam, może do pana prezesa PGKR. Pani pana Siedmiska mieszka na 7 maja 18.31. Ona mieszka z córką niepełnosprawną i z synem. Jaki? Naukowcy. Ja to nazywam naukowiec. Powiem wszystko, powiem
i dalej trenuję. Tak, jest na ogół, fatalnym i teraz pytanie pełnoprawna córka. Ona jest w tej chwili do sytuacji tragicznej. Jesteśmy szczególnie okiem. Tam są okna w fatalnym stanie. Pofatygowałem się do niej, bo obejrzałem. Rak szyb podwójny i okna są w takim stanie, że się nie zamykają. No nie wiem, czy ona zalega, czy nie zalega, ale to jest mieszkanie, jak tu patrzeć, komunalne. I należałoby coś pani powiedzieć, w tej sytuacji zrobić. Ostatnio była okno szyba pękła, bo to wszystko jest na agrafkach, w cudzysłowie. I szyba pękła rozsiała tej kubarnie. Jeśli by była możliwość, to dla bezpieczeństwa, bo ta niepełnosprawna córka jej może się po okno oprzeć i może kiedyś może wypaść. Ja bardzo proszę wejść na temat tej uwagi i coś zrobić z tym. Co z prawem? Dziękuję.